Witajcie w naszej kuchni. Przygotujemy dzisiaj potrawę wywodzącą się z kuchni włoskiej. Będzie to supli. Są to takie kuleczki, a nawet nie tyle kuleczki, co takie małe jajowate krokieciki przygotowane z ryżu. Czasem można spotkać również z dodatkiem mięsa w tym farszu, a także pomidorów. Dzisiejsza wersja będzie to supli bianka, bez dodatków sosu pomidorowego ani mięsa. Za to w środku każdego tego krokiecika jest kawałek sera mozzarella. Dawno temu jednym z pierwszych filmików były wymyślone przeze mnie kuleczki ryżowe z nadzieniem z żółtego sera. Z tego co wiem, bardzo Wam smakowały. A dzisiaj danie właśnie z kuchni włoskiej, troszkę inny kształt, troszkę inny ser w środku, ale pomysł dość podobny. W smaku są rewelacyjne i na pewno warto spróbować takich właśnie krokietów. Przez to, że można je zrobić w odrobinę większym rozmiarze, możecie też śmiało podać je swoim gościom. Na pewno i im posmakują. Po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Na początku cebulę kroję w niewielką kostkę. Na patelni roztapiam masło, wrzucam cebulkę i podsmażam, aż będzie szklista. Wtedy do cebulki dodaję ryż arborio, podsmażam około 2 do 3 minut, a następnie dolewam do tego lampkę białego wina. Całość podgrzewam, aż wino całkowicie zostanie wchłonięte przez ryż. I wtedy dolewam po łyżce bulionu, czekając za każdym razem, aż ryż wchłonie cały płyn. Tutaj przygotowanie jest dokładnie jak w przypadku risotto. Następnie dodaję troszkę startego parmezanu. Mieszam. Do całej masy wbijam jajko i dokładnie mieszam. Mozzarellę kroję na niewielką kosteczkę. Nabieram porcję ryżu. Do środka wkładam kostkę mozzarelli i formuję takie niewielkie jajo. Obtaczam w rozkłóconym jajku, a także tartej bułce. A następnie każdego takiego ryżowego krokieta smażę na oleju. Najlepiej smażyć na dość głębokim tłuszczu, ale możecie równie dobrze smażyć na troszkę płytszym, obracając delikatnie krokieta z każdej strony. Kiedy ryżowe krokiety są już rumiane, przekładam je na talerz, dekoruję z wierzchu świeżymi ziołami i podaję, póki są jeszcze gorące. Wtedy ser, który jest w środku, będzie ciągnący. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.